Państwa, delegat zarządu do spraw Wybrzeża Eugeniusza Kwiatkowskiego, Szczeciński Oddział Delegatury na czele z kapitanem Kazimierzem Bartoszyńskim, Oddział Pomorza Zachodniego Delegatury na czele z Witoldem Bublewskim, członkiem Wydziału Marynarki Wojennej, Komendy Głównej Armii Krajowej i tych, którzy rozpoczęli proces repolonizacji i odbudowy naszego miasta na czele z prezydentem Piotrem Zarembą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, sprawa, byśmy potrafili, mając ostatnią ratę pomocy Unii Europejskiej pod kontrolą społeczną, racjonalnie ją wykorzystać dla podniesienia stanu służby zdrowia, zwiększenia miejsc pracy w porcie, przemyśle, gospodarce morskiej, a przede wszystkim w umocnieniu polskich prywatnych gospodarstw rolnych, ostoje naszej polskości na tej ziemi. Ciebie prosimy. Ciebie prosimy. Byśmy wzorem Eugeniusza Kwiatkowskiego rozumieli etos życia publicznego. Przypominam, wśród swoich zastępców miał liberała, konserwatystę, narodowego demokratę i socjalistę. On wprowadzał ludzi opozycji do gabinetu prezydenta i walczył o amnestię dla więźniów politycznych. On był zwolennikiem jedności narodowej. Boże, spraw, by nasza figura Kwiatkowskiego przypominała nam obowiązku porozumienia, współpracy wszystkich opcji na rzecz dobra miasta i naszej najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Ciebie prosimy. Wszystkie pieniądze w tą kaplicę. Oczywiście.